Dzieciak kontra kot. Dzieciak, kot i gwiazdka. Część pierwsza. Jeszcze tylko 3 dni do świąt. Międzygwiezdna rakieta kapitana Kamyka będzie moja. Pod warunkiem, że będziesz grzeczny, synku. Będę, będę. Mam tylko nadzieję, że uda mi się do świąt rozplątać te lampki. Gdy byłem w twoim wieku, też dekorowałem dom z moim tatą. Ach, twoi dziadkowie już dawno nas nie odwiedzali. Miałem nadzieję, że te lampki wprowadzą świąteczny nastrój, ale... To będzie trudne. Damy radę. No, moja krew! Panie kocie! Właśnie tworzę listę wymarzonych prezentów, którą wyślę świętemu Mikołajowi, a on przyniesie mi je w Wigilię. Oby się nie spóźnił. Odbiorę! Halo? Babcia i dziadek, wesołych świąt! Wiesz, babciu, właśnie piszę listy do świętego Mikołaja, a tato i kup rozplątują... Pozwól, skarbie! Mamusiu? Berton, kochanie, mamy dla was świąteczną niespodziankę. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Niespodziankę dla nas? Przestań szukać prezentów. Wsiądziemy w samolot i będziemy u was wieczorem. Twoja kolej, skarbie. Poważnie? Będziemy mieli tradycyjne święta jak za starych dobrych czasów. Hej! Poszedł mi stąd. Czekamy na was, pa! Dzieci, dziadkowie przyjeżdżają. Czy moglibyście przed świętami nie demolować chałupy? Ślicznie. To jest lista moich życzeń. Rybne mini chrupki i pluton? Te dzieci to mają pomysły. I jak, synu? Świetnie. Wydaje mi się, że jeden komplet lampek w zupełności wystarczy. Puszerka! A u ciebie jeden wielki kicz. Berton, Berton! Chcesz powiesić wyłącznie te stare lampki? Żałosne. Zepchnijcie te sanie, bo Mikołaj zapuści tam korzenie. Ja też życzę wesołych świąt, stara pani... to znaczy pani Manson. Zaraz je włączymy. Tylko sprawdzę bezpieczniki. Dopasowałeś swoją listę prezentów do mojej? Tak. Poprosiłem o rakietę kapitana Kamyka. Połączymy ją z bazą kapitana Kamyka, którą ty zamówiłeś. Tak, świetnie. Tak. Co jest? Dziadkowie przyjeżdżają na święta. Tato stara się, żeby wszystko było jak należy, ale pan kot pewnie i tak namiesza. Wiesz, co zrobiłby kapitan Kamyk? Wynegocjowałby rozejm. Rozejm? Tak. Wiem, jak go osiągnę. Ignorowaniem pana kota. Nawet jeśli zechce zrobić sobie z mojego pokoju kuwetę, nie zemszczę się na nim. Świetnie. Nie masz kontroli nad kotem, ale masz nad sobą. Pokaż swoje drugie ja. Kup, możesz włączyć lampki. Musimy ubrać choinkę, zanim zjawią się dziadkowie.
Ojej. Nie wygląda zbyt dobrze. Gdy ją ubierzemy, będzie przepiękna. Ojej. Odbiorę. Halo? Mama? Barton, nie uwierzysz. Musieliśmy awaryjnie lądować z powodu śnieżycy. Jak to? Więc nie zdążycie na święto? Na święta, synu, zdążymy. Musimy się tylko przesiąść na pociąg. O, już jest. Do jutra, kochanie, uściskaj od nas dzieciaki. Pa, pa. Tatusiu, babcia i dziadek przyjadą? Na pewno, cukiereczku. Przyjadą do nas jutro, tuż przed Wigilią. Wiecie co? Święta w domu Berton Burgerów nie odbędą się bez prawdziwej choinki. I to ma być świąteczny elf? Przecież to zwykły krasnel ogrodowy. To zwykłe oszustwo. To jest Mikołaj. Na Wigilię daje wszystkim prezenty. Gdzie ja mam tę listę? Proszę, weź mój portfel z igłami. Nie jestem Mikołajem, nie przynoszę zabawek, jestem cukiernikiem. Piekę ciasta. O, to nie była sztuczna broda. Chodź, panie kocie, zetniemy sobie naszą własną choinkę. Tato, co myślisz o tej? Nie, za niska. A ta? Za gęsta. A tamta? Za krzywa. Może ta? Nie, ten odcień. Tato, to w końcu jakiego drzewka szukamy? Odpowiedniego. Aha, coś czuję, że znajdziemy je tutaj. Tato, chyba wyszliśmy poza teren szkółki leśnej. Tam! Idealna! Prawdziwa choinka! Nie jest trochę za duża? Żartujesz? Ja i twój dziadek ścinaliśmy dwa razy większe. Zaczynamy. Uwaga! Hej! Spadajmy stąd! Masz rację. Trzymajcie się mocno! Żyje! Wylecimy! Jak na staniach Mikołaja! To za ciasta, drzewka i całą resztę. Dzieci, do samochodu! Słysz, panie kocie, pod tą choinką Mikołaj położy prezent. Chyba jest trochę za wysoka. Kup, jest idealna. Nasze święta też takie będą. Odbiorę! Halo? Kup? Znusiu, lawina zatrzymała nasz pociąg. Lawina? Co? Nic im nie jest? Przyjadą tu? Oczywiście! Nie powstrzyma nas żaden śnieżny pociąg. Pa, pa! Przyjadą! Może raczej... A nie mówiłem, że za wysoka? Przez cały dzień nasz pan kot jest wyjątkowo grzeczny. Ciekawe, co go tak uspokoiło. Wydaje mi się, że wstąpił w niego duch świąteczny. Synku, cieszę się, że nareszcie się jakoś dogadujecie. Mili, w moim pokoju nie znajdziesz swoich prezentów. Sprawdzałam tylko, czy są tam prezenty dla babci i dziadka. Ojej, prezenty dla babci i dziadka. Halo? Tato? Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Kiepsko cię słyszę, to pewnie przez... Słaby sygnał! Mieliśmy małe kłopoty, ale załatwiliśmy sobie alternatywny transport. Muszę kończyć, papa! Co? Już nas nie ma! Co jest? Kup! Twój ojciec zrobi coś, czego miał nigdy nie robić. Staniesz pod jemiołą ze starą panią Manson? Nie, pójdę na zakupy do marketu na dwa dni przed świętami. Jaka
Przepraszam, powinienem był zapukać. Nie! Nie chcę walczyć, są święta. Czas pokoju. Nie tylko na Ziemi, ale także na innych planetach, także twojej. Zgoda? Moja krew. Przestań! Panie Kocio, jedziemy do sklepu. I wiesz, kto tam będzie? Święty Mikołaj! Dzieciak, kot i gwiazdka. Część druga. Podejdziemy do Mikołaja i wracamy do domu. Ha, ha! Patrzcie, kto przyszedł do Mikołaja! Kup, nadal wierzysz w Mikołaja, dzidziusiu? A wy po co stoicie w kolejce? Bo rozdają słodycze! Właśnie, bo nigdzie nie można ich kupić. Jasne. Cześć, Kup, co słychać? Denis, ostatnie zakupy, co? Nie, tato kupuje przez internet. Wpadliśmy się pośmiać. Ha! Już miesiąc temu zrobiłem zakupy! Mogę pochodzić z Denisem po sklepach? Tak, tylko się nie zgubcie! Szybciej tam na górze! Ho, ho, ho! Jak masz na imię, dziewczynko? Przejdźmy do rzeczy, grubasku. Chcę 5 moherowych sweterków. Malinowy, granatowy, żółciutki, pistacjowy i rumiany zmierzch. To odmiana różowego. Mikołaj to rozważy. Ho, ho, ho! Uśmiech do zdjęcia! Jak tam wasz rozejm? Niestety, pan Kot w ogóle nie czuje świątecznego ducha. Może on nie wie, co to święta? Jedyne, czego wszyscy chcemy, to spokojnych świąt. Halo? Mama? Jesteście? Jesteśmy, ale nie tam, gdzie trzeba. Na razie. No szybciej! Robię, co mogę, kochanie. Musimy być cicho, bo spłoszymy renifery świętego Mikołaja i odlecą psiną dal. Są tak szybkie, że mogą oblecieć cały świat w jedną noc i wszędzie wożą Mikołaja. Mikołaj! Chcę punkę do kosza! Aparat latający dywanki będzie wywoził do szkoły i głupik jej do hokeja! Mikołaj nic nie może obiecać. Dzięki! Tacie by się spodobał. Teleskop Superkometa 3000. Niezły wypas. Zwierzaków dzisiaj nie obsługujemy. Słucham cię, mała. Super! O, pan Kot coś kombinuje. Za nic mu nie pozwolę zepsuć naszych świąt. Ho, ho! Uśmiech do zdjęcia! Uwaga! Super! Cała naprzód! Być, reniferze! Się z tym brudasem Kupem. Dostaniesz wysypki. Synku, a byłeś taki grzeczny. Ale tato... Jeszcze jeden taki wybryk i możesz zapomnieć o swojej międzygwiezdnej rakiecie. Przez jakiś czas chyba nie będą nas wpuszczać do sklepu. Z drugiej strony zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Nic tak nie poprawia humoru jak ciasteczka według przepisu babci. Sekret polega na dodaniu słodyczy. Tak, to samo mówiłem babci. Przepraszam. Po raz ostatni zwracam ci uwagę, nie rozrabiaj. Proszę, użyj łyżki i postaraj się nie nabrudzić. Dobrze. Halo? Mamo, niech zgadnę. Wasz przewodnik zgubił drogę, a aligator zjadł wasz bagaż. Nie wygłupiaj się, trochę zmoczyliśmy z kursu. Podaj krem do opalania. Spokojnie. Przyjedziemy, zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Na razie!
Ale to już niedługo. Jeśli nie dojadą na czas, to te święta będą porażką. Jej, to twoja rodzina? Ha, tak jak ty nie grzeszą urodą. Żartowałem. Hej, odłóż to. Dobra, dobra. Masz to swoje ustrojstwo. Co powiesz na rozejm? Proszę, tylko na czas świąt. Tato będzie szczęśliwy. Panie kocie, a ty nie chciałbyś spędzić świąt z rodziną? Mili, mówiłem ci. Złaź stamtąd! Złapię cię! Nic mi nie jest. Posłuchaj mnie, synku. Nie denerwuj mnie! Zamknij jadaczkę, sierściuchu! Posłuchaj, Mili, swoje prezenty znajdziesz pod choinką, ale jutro. To się jeszcze okaże. Mało brakowało. Moja ulubiona kryjówka jest niezawodna. Będzie najładniejszą ozdobą. Najlepszą ozdobą byłaby stojąca pod choinką rakieta kapitana Kameka. Masz tupet. Na pewno doleciałaby na księżyc, a może i dalej. Ej, trzymaj się z dala od drabiny, nie będę ryzykował. Ale dobrze, tato. Tatusiu, pada śnieg. To cudownie, skarbie. Będziemy mieli białe święta. Mam tylko nadzieję, że wasi dziadkowie dotrą do nas na czas. Ciekawe, kto odśnieży podjazd? Jak zwykle. I zrób to, zrób tamto. O nie! Nie obchodzą mnie sanie starej pani Manson. Oła! Ty w ogóle nie wiesz, na czym polegają święta! Święta to czas dobroci! Dosyć! Tracę tylko swój cenny czas! Już po tobie, mutancie! 5, 4, rakieta 3, kapitana Kameka! To mój prezent świąteczny! Misja rozpoczęta! O rety, podróż biznes klasą to nie jest. Mikołaj! 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 O-o! Jesteś pomocnikiem Mikołaja? Kup, żyjesz? Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Mikołaj? Nie bardzo. A dziadek może być? Dziadek! Babcia! Dzień dobry, moje kochane skarby. Muszę przyznać, że rośniecie jak na drożdżach. Trzeba było wziąć taksówkę. Zgubiliśmy drogę, ale w końcu zobaczyliśmy waszą gwiazdę. Wejdźmy do środka. Upiekliśmy ciastka. Są przepyszne. Chodź, panie kocie. Kup, idziesz? Za chwilkę. Muszę zapakować prezent. Ciekawe, co to jest. Trzeba zwiedzić. Prezenty! Jej, ale fajna. Dziękuję. Miałem coś dla ciebie, ale nie mogę tego znaleźć. Nie szkodzi. Święta to nie tylko prezenty. Kup, dziadek i ja mamy dla ciebie małą niespodziankę. Jej, dziękuję wam.
Rakieta kapitana Kamyka! I nawet działa, Kup. Dziękuję. Hej, Mili, został jeszcze jeden prezent. Dla pana kota. O, Mikołaj o tobie nie zapomniał. Dostałeś nasze rodzinne zdjęcie. Najważniejsza w czasie świąt jest rodzina. Mimo, że czasami się kłócimy. Wesołych świąt, panie kocie. Kocham cię, panie kocie. Święta wśród bliskich to coś, o czym od dawna marzyłem. Kup! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi na podstawie tłumaczenia Kuby Mitulniewicza, Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Mieczysław Morański, Brygida Turowska, Monika Pikuła, Hanna Kinterkis, Beata Dyrąbkiewicz i inni.